Nie wystarczy, że wyrecytujesz Bogu całą listę rzeczy, które musisz dzisiaj dostać, żeby wytrwać w wierze. Powiedzmy, że jesteś samotną kobietą i jesteś samotna od długiego czasu i nagle pojawia się w twoim życiu jakiś przystojny facet i na dodatek wydaje się, że się tobą zainteresował, ale nie jest wierzący. Zauważyłaś też parę innych drobnych problemów. Ale pragniesz go tak bardzo, że zaczynasz myśleć, mogę go zmienić. Bóg przekonuje cię, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Ale Boże, ja jestem taka samotna. Już dłużej nie zniosę samotności. Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Bóg nie mówi ci tego, ponieważ nie chce, abyś kogoś miała. On nie mówi ci tego, ponieważ sprawia mu radość, kiedy widzi, jak w nocy płaczesz aż do zaśnięcia z powodu samotności. On mówi ci to, ponieważ próbuje zaoszczędzić ci całego życia w agonii, nieszczęściu i bólu. Jeśli czekasz na Boga, to On przyprowadzi do ciebie właściwą osobę we właściwym czasie i to przyniesie radość do twojego życia. Możesz to zastosować na wiele tysięcy różnych sposobów. Pozwólcie, że zadam wam kilka trudnych pytań na temat dyscypliny. Dzisiejszego poranka przyjrzymy się wielu różnym jej aspektom i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak dobrze panujesz nad tym, co mówisz? Czy mówisz zbyt dużo? Lub może nie mówisz wystarczająco dużo. Być może nie komunikujesz się zbyt dobrze. Jakim tonem głosu mówisz? Wiecie, ja zawsze miałam tendencję do tego, aby być trochę ostra w zachowaniu. W taki sposób byłam wychowana. Byłam wychowana przez ostrego i bezwzględnego człowieka. Czasami nie chodzi o to, co mówisz, ale o to, w jaki sposób to mówisz. Amen. Spójrzmy na Księgę Izajasza 58:9. Będziemy mówili o unicestwianiu planów szatana. Możesz panować nad swoją buzią i tym unicestwiać plany szatana. Wiedzieliście o tym? Izajasz 58, werset 9 mówi, wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a on rzeknie. Oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz wszelkie jarzmo, przestaniesz grozić palcem uciśnionym i pobożnym i mówić przewrotnie, ostro, nikczemnie i złośliwie. A zatem to mi mówi, że jeśli chcę otrzymać odpowiedź na moje modlitwy, naprawdę szybko, to muszę coś zrobić z tym, co mówię. Nie wystarczy, że będę mówić dobrze podczas modlitwy. Nie wystarczy, że będę mówić dobrze podczas uwielbienia. W moim życiu nie może być mieszaniny. I nie mogę mówić jak osoba wierząca, kiedy jestem wśród wierzących przyjaciół, a później pójść do domu i po zamknięciu drzwi zachowywać się koszmarnie wobec ludzi, z którymi mieszkam. No proszę was, zejdźmy na ziemię. Cóż, to wymaga dyscypliny. A mowa bez wątpienia jest najtrudniejszą dziedziną. Ze wszystkich dziedzin jest ją najtrudniej kontrolować. Wręcz Biblia mówi nam, że żaden człowiek nie potrafi poskromić języka. Dlatego na każdej sesji próbowałam powiedzieć wam, że kiedy mówię na temat dyscypliny, opanowania czy nawet posłuszeństwa, to nie chodzi tylko o to, żebyście poszli teraz do domu i starali się być lepsi o własnych siłach.
To, co chciałabym, abyście zrobili, to poszli do domu, poświęcili szczególny czas na modlitwę i powiedzieli: Boże, chcę być na wskroś taki, jak chcesz, abym był, ale nie mogę tego zrobić, jeśli Ty nie zrobisz tego we mnie. Musisz to zrobić we mnie. Wystarczy, że troszkę mniej czasu poświęcisz na własne starania, a zaczniesz bardziej polegać na Bogu, a osiągniesz o wiele lepsze korzyści. Słyszeliście mnie? Och, Boże, staram się, o Boże, staram. Ale czy codziennie spędzasz czas z Bogiem, zanim wyjdziesz z domu i zajmiesz się czymś innym? Wiesz, nie chodzi o to, ile masz czasu. Wszyscy uważają, że nie mają czasu. Wiesz, Bóg rozumie twoją sytuację. Jeśli jesteś młodą matką i masz 5 małych dzieci, które próbujesz wyszykować do wyjścia, to możesz nie być w stanie poświęcić 2 godzin dziennie na modlitwę każdego ranka, tak jak ktoś inny, ale stać cię na minutę. Możesz zamknąć się w łazience i modlić się przez minutę. Możesz modlić się przez 2 minuty. Możesz pomodlić się przez 5 minut. Zrób tyle, ile możesz i przestań narzekać na to, czego nie możesz. Amen? Myślę, że jeśli zaczniesz od miejsca, w którym jesteś, to później pragnienie, aby spędzać czas z Bogiem, będzie wciąż wzrastać i wzrastać. I to nie będzie dla ciebie zbyt duże zadanie. Zamierzam to mówić tak długo, jak będę nauczać. Nie masz żadnej nadziei na zwycięstwo, jeśli nie przeznaczasz czasu na osobistą, prywatną, głęboką modlitwę w Bożej obecności. Nie wystarczy, że czytasz. Nie wystarczy, że wyrecytujesz Bogu całą listę rzeczy, które musisz dzisiaj dostać, żeby wytrwać w wierze. Chodzi o to, abyś czekał na Niego i mówił: Boże, bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę zrobić. Każdego dnia mówię Bogu: Boże, jeśli mi nie pomożesz trzymać buzi na kłódkę, to narobię sobie dzisiaj kłopotów. Ale przykładowo, musiałam nauczyć się, że Bóg powołał mnie, abym nauczała was, ale nie do tego, abym nauczała swojego męża. Muszę przestawiać się z nauczania was i w pokorze pozwalać nauczać się jemu. Teraz wychodzi mi to lepiej, ale jeszcze nie do końca. Dziękuję. Dziękuję. Chyba. Orety, ile lat mi to zajęło i jeszcze do tego nie doszłam, żeby potrafić panować nad swoją buzią, kiedy On chce mnie w czymś napomnieć i żeby nie powiedzieć: no wiesz, ty też masz trochę wad, kolego. No proszę was, czy ktoś z was powie, że chce być świadectwem? Biblia mówi, że tylko głupiec nie znosi napomnienia. Zatem musimy coś zrobić, aby panować nad naszymi słowami. Czy narzekacie? Nie wiecie, nie możecie się zdecydować. Pozwólcie, że coś wam powiem. Szatan będzie chciał namieszać w twoich okolicznościach i zrobi wszystko, co może, aby dowiedzieć się, co cię irytuje, tylko po to, abyś przestał być skoncentrowany i zaczął wynajdywać absurdalne powody do narzekania. Myślę, że musimy mieć jasność na temat narzekania. Musimy zrozumieć, że kiedy narzekamy, to otwieramy drzwi diabłu. I nie tylko to. Kiedy narzekamy na nasze okoliczności, to pozostajemy w nich. Narzekanie oznacza pozostawanie. Wychwalanie oznacza wzrastanie. Zatem możemy narzekać i czekać, albo możemy wychwalać i wzrastać, zależnie od tego, co chcemy mieć. Chciałabym, abyście spojrzeli na 1 list do Koryntian, rozdział 10. Mówimy o unicestwianiu planów szatana.
Wystarczy, że przestaniesz narzekać, a diabeł odczepi się od ciebie. Werset 8. Nie bądźmy też rozpustnikami, którzy czerpią przyjemność z zaspokajania pożądliwości, jak byli nimi niektórzy spośród nich i padło ich nagle jednego dnia 23 tysiące. Powiem tylko, że nieposłuszeństwo niesie za sobą konsekwencje. Nie mówię wam, że padniecie martwi, jeśli będziecie nieposłuszni Bogu, chociaż tak się stało z Ananiaszem i Safirą. Cieszę się, że Bóg okazuje nam trochę więcej miłosierdzia, ale kiedy nie jesteśmy posłuszni Bogu, to tracimy w każdej dziedzinie życia, mojego życia, czy twojego, czy kogoś, kto ogląda nas w telewizji, w każdej dziedzinie, w której wiemy, że jesteśmy nieposłuszni i którą próbujemy jakoś wytłumaczyć, a zawsze to robimy. Zawsze próbujemy się wytłumaczyć. Komuś innemu mówimy, nie wierzę, że mogłeś to zrobić. Ale jeśli o nas chodzi, to zawsze mamy swoje wytłumaczenie. Cóż, wiem, że powinienem, ale... Wiem, że nie powinienem, ale pozwól, że wymienię ci wszystkie powody, dlaczego mogę być nieposłuszny Bogu. Są tego pewne konsekwencje. Nie padniemy martwi, ale doświadczamy śmierci w naszych okolicznościach i doświadczamy śmierci w naszej duszy. Jesteśmy przygnębieni, zniechęceni, niezadowoleni, nieszczęśliwi, bez radości, bez pokoju. Nic nas nie satysfakcjonuje. Wiecie, żądliwa i narzekająca osoba nie będzie usatysfakcjonowana bez względu na to, co jej dasz. W liście do Filipian 4:6 Biblia mówi: o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie waszej prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Być może w tej chwili prosisz o coś Boga, a Jego odpowiedź mogłaby brzmieć: dlaczego miałbym ci to dać? Wciąż narzekasz na wszystkie pozostałe rzeczy, które ci dałem.